Ninjago jest czasami cenzurowane w tak absurdalny sposób, że aż ciężko w to uwierzyć. Na dzisiaj znalazłem dla Was 5 tego przykładów. Dziękuję wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Sezon 12 Wspaniałe Imperium i odcinek Krok w przód, dwa kroki w tył. Jeśli dobrze pamiętacie ten odcinek, to możecie zastanawiać się, co tam niby takiego było, co w tym odcinku wymagało cenzury. No, ja na początku też nie miałem kompletnie pojęcia. Chodzi o scenę tańca, tej gry, w której kto zatańczy lepiej, ten wygrywa. Jedna z par, które były na parkiecie, była złożona z dwóch kobiet, a nie jak we wszystkich innych, z mężczyzny i z kobiety. I dla Rosji oraz Malezji był to wystarczający powód, by nie emitować tego odcinka w telewizji. Okej? Nie oceniam. W sezonie 8 Synowie Garmadona w odcinku Gra o maski przez jakiś czas ninja byli uwięzieni na własnym statku. Członkowie gangu pozwolili na wolności zostać tylko małemu mistrzowi Wu, który w pewnym momencie chwycił za klucz i rzucił nim prosto w czułe miejsce jednego z wrogów. Australia uznała, że jest to, nie wiem, zbyt brutalne i odcinek, który leciał w tamtejszej telewizji publicznej, nie miał tej sceny, była ona po prostu wycięta. Tu przynajmniej pozbyli się tylko kawałka odcinka, a nie jak we wcześniejszym przykładzie całego. Ale to nie jedyny moment, kiedy Australia postanawia coś wyciąć z tego serialu. W odcinku Wiatry Zmian z sezonu 5 Jay w pewnym momencie mówi... Lloyd przeszedł mutację! Choć w oryginalnym dubbingu było raczej coś w stylu Lloyd przechodzi okres dojrzewania. No i zgadnijcie co? W australijskiej telewizji ten odcinek był trochę krótszy, bo wycięli tę jedną pojedynczą wypowiedź Jaya. Czemu? Dlaczego? W sensie, no nie rozumiem. W odcinku Dom z pierwszego sezonu także pojawia się element cenzury. Gdy Kai obudził się w nocy i zajrzał do lodówki, widzowie na prawie całym świecie zobaczyli w niej siedzącego Zayna. Zaś w Kanadzie i Ameryce został on podmieniony na kartkę papieru. Pisało na niej dokładnie to samo, co mówił on w pozostałych krajach, ale też nie do końca rozumiem tej cenzury. Choć podobno w późniejszym czasie zrezygnowano z ocenzurowanej wersji i zarówno w Kanadzie, jak i w Ameryce puszczono tą, powiedzmy, normalną, z Zaynem w środku. Ostatnim już dziś przykładem niepotrzebnej cenzury w Ninjago jest śmierć pana E. Okej, to było dość brutalne, ale myślę, że całkiem ważne, bo po wycięciu tej sceny widzowie mogą się zastanawiać, co tak naprawdę się z nim stało. Informacje, które możemy znaleźć, mówią, że scenę tę usunięto w kilku krajach na całym świecie, ale nigdzie nie mogłem znaleźć dokładnie w jakich. Podczas moich poszukiwań natrafiłem jedynie na Australię, ale nie jest to zbyt pewne źródło. Choć po tym, jak Australijczycy zacenzurowali rzut kluczem, podejrzewam, że faktycznie mogli być oni jednym z tych krajów. To już wszystko na dziś. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.